Teraz przejdziemy do wydawnictwa Mucha Comics, która zaserwowała swoim czytelnikom z okazji Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi pierwszy tom serii Fatal. Śmierć podąża za mną. No, nie można ukryć, że Mucha bardzo zadowala fanów Image Comics, wydając coraz więcej serii z tej oficyny. No, a teraz wzięli się za serię z nazwiskami dosyć znanymi, lubianymi, no i też przede wszystkim nagradzanymi. Ed Brubaker oraz Sean Phillips. Tak, dokładnie. I skąd ich znamy? No cóż, Brubaker często jest Brubaker, tak chyba się powinno czytać. Jego nazwisko często jest właśnie kojarzone z takimi kryminałami. Wśród jego dokonań się wymienia na przykład serię, która, jeśli się nie mylę, nazywa Criminals. Fani takiego bardziej mainstreamu, powiedzmy, będą go pewnie kojarzyć z jego pracy nad Batmanem, tworząc serię Gotham Central, którą tworzył razem z Gregiem Ruką. Tworzył też Catwoman, swoją drogą w pewnym momencie współpracował też przy niej z właśnie autorem rysunków do Fatal, czyli z Seanem Phillipsem. Natomiast samego ilustratora znamy z na przykład niedawno, o może nie tak niedawno, ale jakiś czas temu wydanego u nas Marvel Zombies i kilku innych prac. Mamy biogramy z tyłu albumu, gdzie możemy wyczytać, skąd też możemy skojarzyć autorów. Jeśli tak nagle zobaczymy rysunki, powiemy, a chyba skądś kojarzę ten styl, tą specyficzną stylistykę, bo nie da się ukryć, że Phillips ma bardzo ładną kreskę, bardzo charakterystyczną. Trudno zapomnieć o jego pracy po przeczytaniu albumu. A sam tytuł, czym jest komiks? No Fatal, tytuł już myślę zdradza wszystkim, tak. Mniej więcej, że bohaterką będzie tutaj kobieta, która wykorzystuje niecnie facetów do swoich własnych celów. Tutaj niczym Damulka Warta Grzechu z filmu Sin City 2 jest faktycznie Josephine taką istną kobietą bombą, która po prostu samym swoją obecnością potrafi wywołać drżenie nóg u każdego właśnie pana. Jak tutaj jeden z bohaterów wspomniał, że czuje się jakby znów był w liceum. A głównym bohaterem jest Nicholas Lash, który właśnie poznaje Josephine na pogrzebie swojego ojca chrzestnego, Dominika Reynesa, który to Dominik Reynes zasłynął tym, że pisał książki, bestsellery, aczkolwiek to tam wspominają Szmatławce. I cała intryga zaczyna się w momencie, kiedy on właśnie ten Nicholas Lash dostaje spadek po Dominiku i zwraca uwagę, że na nagrobku są dziwne symbole. I zaraz bardzo szybko, kiedy jest w tym domu, odnajduje pierwszą książkę, która nie została opublikowana. Zgadza się. I zaraz szybko na jego posiadłość następuje atak tajemniczych jegomości uzbrojonych po zęby i stąd ni zowąd ratuje z opresji go nikt inny jak Josephine, którą poznał właśnie na tym pogrzebie, która się nagle pojawiła, zapytała go o pewną małą, drobną rzecz i tak jak się pojawiła szybko, tak szybko zniknęła. I zniknęła i przez przypadek też doprowadziło to do wypadku i nasz główny bohater ląduje w szpitalu bez nogi. To jest tak jakby pierwsza konfrontacja z brutalnością w tym komiksie. I on właśnie przez cały czas zaczytuje się w tym rękopisie swojego ojca chrzestnego i w tym momencie jakby mamy przemieszanie się czasu rzeczywistego, teraźniejszości oraz przeszłości. Tak. I cała intryga, tak na dobrą sprawę, rozwiązana jest w tej książce. Tutaj akurat myślę, że urwiemy w tym momencie jakby przybliżanie fabuły, ponieważ komiks charakteryzuje się tym, że czytając każdą kolejną stronę tej pozycji rozwiązujemy pewne tajemnice, aczkolwiek pojawiają się nowe intrygi. I to jest niesamowite. Jak wcześniej mówiłem o tym, że Monster to jest bardzo dobrze opowiedziana historia, to muszę przyznać, że Fatal również jest to komiks, który potrafi wywołać ten dreszczyk emocji w czytelniku. Nie da się ukryć, że im mniej mówimy o fabule kryminału z zagadką, jakąś tajemnicą, tym lepiej, ponieważ czytelnik wtedy może razem z bohaterem brnąć przez te wszystkie dziwne przypadki, na które się natyka. Tutaj, jak mówiłeś o tym, że mamy tak jakby dwa poziomy czasu, mamy tą teraźniejszość, gdzie nasz główny bohater zapoznaje się z tym skryptem i mamy przeszłość, gdzie poznajemy treść przeszłości jego ojca chrzestnego z dosyć niespodziewaną postacią w
trakcie, która jeszcze nadaje jeszcze większej tajemnicy całemu komiksowi. Jest to bardzo wciągające i powiem szczerze, czytałem jak najmniej na temat tego komiksu przed zakupem. Same nazwiska mi go tak jakby już sprzedały. Wiedziałem tylko, że to jest kryminał z jakimiś tam elementami horroru. No i jak się później okazało, jest to taki horror nawiązujący do twórczości Lovecrafta, czyli mamy... Wiem, że inspirowany. Inspirowany, gdzie mamy połączenie właśnie świata rzeczywistego z takim trochę, jakby to powiedzieć, nadnaturalnym, demonicznym lekko. Tak, że jest jakaś magia, przynajmniej tak się wydaje, że ta magia istnieje, tak, okultyzm, czy ta magia istnieje, czy nie istnieje. Ci bohaterowie właśnie starają się dotrzeć do czegoś, nie powiemy do czego, sami odkryjcie do czego. Aczkolwiek historia, no właśnie, tom pierwszy, aczkolwiek jest to zamknięta całość. Można część to potraktować jako tak. Część intryg jest rozwiązana, aczkolwiek jest dużo rzeczy, które zostały podjęte i myślę, że wszyscy po tej lekturze będą zjadać paznokcie, oczekując na kolejne tak, odsłony. Bo nadal są tajemnice, które trzeba w jakiś sposób rozwiązać, a zapowiedź kolejnego tomu, którą znajdziemy w tomie pierwszym, jak najbardziej budzi apetyt i już tylko nie można się doczekać, kiedy dowiemy się do kolejnego tomu. Mroczny klimat, dużo brutalności, aczkolwiek krew nie leje się strumieniami, ale mamy tutaj właśnie takie elementy, że scenarzysta nie boi się pokazać tej brutalności, tak, po prostu. Flaków i tak dalej. Generalnie tutaj jest też kilka momentów, gdzie bardziej ma na nas podziałać wyobraźnia, bo niektóre te brutalne czynności nie są pokazane wprost, są tylko opisane i pokazana jest reakcja samych bohaterów na sam widok. I no, to wpływa na czytelnika i budzi jeszcze większą grozę i niepokój, niż gdyby wprost pokazali, co się stało. Zgadza się. Mnie na przykład troszeczkę, przyznam to bez bólu, na początku, tuż przed pierwszą stroną, przed prologiem, mamy właśnie prawdopodobnie okładkę z jednego z zeszytów, na której po prostu mamy już pewnego rodzaju spoiler. No jest wiemy to... się czego spodziewać plus minus po tej historii i to mi kurczę nie pasuje, jakby ten obrazek, ta okładka była gdzieś z tyłu, a ta okładka z lewej, właśnie Fatal z tą twarzą Josephine, była właśnie w miejscu tego pana trzymającego pistolet maszynowy, to od razu wszystko, lektura byłaby troszeczkę lepsza. Bardziej by zaskakiwała, tak bo jest, tak już ta ilustracja w pewien sposób tak jakby już zdradza, czego można się spodziewać. Ja na początku myślałem, że jest to jakaś pewnego rodzaju przenośnia, ale nie, to było dosłownie to, co później widzimy w samym komiksie. Kto już z albumem się zapoznał, pewnie wie, co mamy dokładnie na myśli. Bardzo fajny tytuł, bardzo dobra pozycja. Strzał w dziesiątkę, moim zdaniem. Myślę, że tak, można wszystkim zaproponować ten komiks wszystkim, którzy lubują się w komiksach kryminalnych, w komiksach mrocznych. Myślę, że po niego sięgną miłośnicy komiksów amerykańskich, superbohaterskich, ponieważ chociażby szata graficzna jest bardzo przystępna dla takich odbiorców. Aczkolwiek oczywiście tutaj nie mamy żadnych supermocy, nie mamy tutaj takich kolorowych, jasnych bohaterów. No jest to mroczna, brutalna historia z bardzo ciekawymi tajemnicami. Co najciekawsze tutaj, właśnie to jest jedna z tych serii, gdzie wydawca daje zupełnie wolną rękę scenarzyście i może robić to, co mu się żywnie podoba, więc biorąc ten komiks do ręki, mamy pewność, że dostajemy produkt taki, jaki twórca chciał, abyśmy mogli przeczytać, więc nie musimy się martwić o to, że mamy jakby jakiś wpływ redaktorski na to, co trzymamy w ręce. I jedna rzecz mi taka ciekawostka, jest to pierwszy komiks, w którym, gdy mamy tą pierwszą stronę, gdzie mamy napisane, kto jest wydawcą, kto tłumaczył i są informacje o druku i tak dalej, to mamy też po angielsku tekst na temat tego, że nie można używać treści, rozpowszechniać jej dalej bez pozwolenia wydawcy, ale jest tam mała adnotacja, że można używać małej części w celach recenzji. I to jest pierwszy raz, gdzie widzę taki przypisek w jakimś komiksie. Aż zerknę. Albo nie, wiesz co, zróbmy to w przerwie muzycznej. W każdym razie podsumowując, Fatal, bardzo dobra pozycja, polecamy z wydawnictwa Mucha Comics.